Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przez pryzmat wiedzy. Dzień dobry, drodzy słuchacze, jesteśmy dzisiaj z wami. Dzisiejszy temat naszej audycji dla dość sporu osób jest bardzo smutny, jednak powiem, że jest ze mną tutaj osoba, która no matematyką dość się zachwyca i postanowiła uczyć matematyki i pokazywać radość z matematyki dla innych osób. Jest to pani Joanna Pełych-Pieszczyńska, uczę matematyki w 43. Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. To może zacznijmy tak, dlaczego pani wybrała matematykę? Ja się śmieję, że to troszeczkę matematyka mnie wybrała, ponieważ w pierwszej pracy uczyłam zarówno przedmiotów informatycznych, jak i przedmiotów matematycznych. I już wtedy zaczęłam czuć, że uczenie matematyki sprawia mi znacznie większą i radość, przyjemność i daje większe poczucie satysfakcji niż przedmioty informatyczne. Także mając do wyboru dwa kierunki, dwie ścieżki na przyszłość zawodową, wybrałam matematykę, bo matematyka po prostu była dla mnie przyjemniejsza, dawała więcej satysfakcji, sprawiała więcej radości. A czy na przykład w takim razie w szkole podstawowej pani też się zachwycała tak samo matematyką? Ja miałam szczęście, że zarówno w szkole podstawowej, jak i później w liceum miałam fantastyczne nauczycielki matematyki. Od razu w szkole podstawowej pani, która uczyła mnie matematyki, pani Bibianna Biegun, bo do dzisiaj pamiętam imię i nazwisko tej pani, tak prowadziła lekcje, że cały materiał był zrozumiały, że to było wszystko cudownie logiczne. I właśnie ta logika spowodowała, że matematyka stała się dla mnie przedmiotem bardzo łatwym do nauczenia się, nie sprawiającym problemów. I tak już dalej zostało. Czyli sądzi pani, że właśnie takie dobre podejście nauczycieli, fajne tłumaczenie dla dzieci może pomagać w przyszłości? Tak, na pewno tak. No a jeśli patrzeć na przykład już tak czasy gimnazjum, liceum, więcej, dlaczego pani właśnie postanowiła pokierować swoje życie w stronę uczenia ludzi? Skończyłam biomechanikę na Politechnice Krakowskiej w czasach, kiedy właściwie o takim zawodzie jak biomechanik jeszcze w Polsce się zupełnie nie mówiło. W związku z tym znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem graniczyło z cudem, a dostałam propozycję pracy, pozostania na uczelni i pracy na uczelni. W związku z tym zaczęłam uczyć, tak jak mówię, przedmiotów informatycznych, matematycznych i wciągnęłam w matematykę, bo to była znacznie większa przyjemność dla mnie. A jest coś takiego w matematyce, co by panią zachwycało? Właśnie ta logika, to, że wszystko jest takie cudownie proste, bo jedno z drugiego wynika. Jak się idzie po kolei danym sposobem rozumowania, czyli algorytmem, prawda, to tak krok po kroku te kroki są jasne, nic mi nie zagraża za chwileczkę, wszystko wiem i rozumiem, wiem jaki będzie następny etap i właśnie przez tą jasność, przez tą czytelność postępowania to mnie zachwyca niesłychanie w matematyce. No szczerze mówiąc, tutaj nie wiem czy do końca matematyka jest na tyle logiczna dla wszystkich, bo jednak na przykład jeśli są funkcje wykładnicze czy logarytmiczne, to dość trudno czasem złapać jakby ten sens, tą działalność, dokąd i z jakiej strony do tego w ogóle podejść. Problem taki z doborem podstawy programowej do profilu podstawowego, powiem, dla mnie jest troszeczkę nietrafiony, bo niektóre tematy, tak jak chociażby logarytmy, mówię ciągle o profilu podstawowym liceum, ogólnie szkoły średniej prowadzącej do studiów, kończącej się wykształceniem średnim. Niektóre tematy właściwie nie mają żadnego odniesienia do innych przedmiotów bieżących, bo w profilach humanistycznych chemii, fizyki jest bardzo mało, logarytmów tam właściwie nie ma. Tak samo jest z funkcją wykładniczą, z funkcją logarytmiczną i uczenie tylko takiego, powiem, czegoś, co mówi się dzieciom, młodzieży, że jest i mają przyjąć wiadomości, że tak jest, koniec, kropka, no to jest trudne, bo trzeba przyjąć coś, dla młodzieży jest to trudne, bo trzeba przyjąć coś na wiarę, zawierzyć nauczycielowi, że tak jest, ale skoro nie czuję, że mi to jest potrzebne, że znajdę
znajdę odniesienie w jakimś innym przedmiocie, no to właściwie po co się tego uczę? A jeżeli jakoś tak oswoję tą funkcję, prawda, nawet poprzez obśmianie, ja jak wprowadzam funkcję logarytmiczną, to zawsze mówię, patrzcie jaka szkarada, tu jest logarytm, tu ma jakąś podstawę, tu ma jakąś liczbę logarytmowaną, no tyle tego, no to zapamiętujemy, pamiętacie, już mamy w głowę wryte, że x to argument, czyli wiemy, że tam pod logarytmem jest ten argument. Podstawa? No musi być jakaś podstawa, bo na czymś musimy stać, pracować. No to właśnie jest to podstawa logarytmu. I potem już tak jedziemy z tymi logarytmami, że już nie są takie straszne, bo troszeczkę na początku obśmiane, a potem wchodzimy w tą znaną ścieżkę i nie ma tego odniesienia do innych przedmiotów, to przez to, że to jest właśnie takie odbrązowione, takie, prawda, nie takie monumentalne funkcja logarytmiczna, tylko taka szkarada, którą coś, no trzeba się po prostu jej nauczyć, to jakoś ta funkcja logarytmiczna też działa. Żeby dzieci mniej się bali matematyki, czy są potrzebne zmiany w systemie oświaty, ogółem tego, czego się dzieci uczą? Na pewno, w mojej opinii na pewno tak. W szkole podstawowej ja nigdy nie uczyłam, także tutaj nie chcę się wypowiadać i absolutnie nie jest to negatywna opinia o nauczycielach pracujących matematyki, nauczycielach pracujących w szkołach podstawowych, ale wyobrażam sobie, że materiał w szkole podstawowej jest z matematyki tak samo przeładowany jak w liceum, w klasach o profilu podstawowym. W związku z tym tak naprawdę nie ma tego, co było za moich czasów, czyli nie ma wystarczająco dużo czasu na nauczenie dzieciaków sprawności rachunkowej, kolejności działań. Przychodzą do mnie pierwszoklasiści, to z bieżącym materiałem, to co wprowadzam, nie mają problemu. Potrafią, znają definicje, rozumieją te definicje, rozumieją twierdzenia, znają wzory, podstawiają i dopiero tu się zaczyna problem. Co to znaczy, że co to jest zapisane, jakie tu jest działanie, w jakiej kolejności mam te działania wykonywać. W związku z tym i w szkole podstawowej, i w szkole średniej uważam, że materiał, podstawa programowa powinna być znacznie lepiej dobrana, na pewno przemyślana, bo chwilowo nie bardzo się sprawdza. Młodzież ma bardzo duże problemy z liczeniem. Czy byłoby dobre rozdzielenie jakby tego przedmiotu matematyka, który mamy w czasie dzisiejszym, na dwa osobne, na zwykłą matematykę i na logikę, żeby nauczyć dzieci logicznie myśleć, a z drugiej strony podejść, jakby uczyć matematyki tylko w prostszy, mniej skomplikowany sposób. Czy to ma jakąkolwiek przyszłość, taki pomysł? Ten pomysł jest cudownym pomysłem, bo logiki matematycznej bardzo w szkole średniej brakuje. I tu jest właśnie ten paradoks. Z jednej strony materiał jest przeładowany. Logikę, jeżeli nauczyciel chce, to wprowadzi, ale tak w takim niesłychanie okrojonym zakresie. A osoby z klas humanistycznych bardzo często wybierają studia prawnicze. Język prawniczy jest oparty na języku logiki matematycznej, właśnie na logice matematycznej, w której to logice matematycznej i oraz lub znaczą zupełnie coś innego. Bez logiki matematycznej trudno jest zrozumieć chociażby nam, takiemu przeciętnemu zjadaczowi chleba, prawda, te wszystkie pisma, które są pisane jako załączniki do różnego rodzaju umów. No bo jest to nasmarowane małym drukiem, małą czcionką, bardzo duża ilość wiadomości połączone spójnikami i lub. I tak naprawdę nie wiemy, o co w tym chodzi, bo dla nas i lub jest tożsame. A ma to niesłychanie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o prawo, o język prawa, który jest oparty właśnie na logice matematycznej. Żeby tak okroić ten system, który mamy teraz, jakie tematy można by było o wiele skrócić albo wyrzucić w ogóle? Chociaż nie wiem, bo zaraz w dzisiejszych czasach często nauczyciele matematyki czy ogółem inne nauczycieli mówią, że a kiedyś to tam my się jeszcze więcej uczyliśmy i mieliśmy więcej materiałów i widzieliśmy więcej, a teraz te dzieci mają mało i na tyle jest jakiś problem. Czy jest jeszcze coś, co można wyciąć stąd? Wiesz co, Aniu, w mojej opinii zupełnie w profilu podstawowym nie są potrzebne logarytmy. Nie jest potrzebna funkcja wykładnicza, funkcja logarytmiczna. To są takie rzeczy, które można by było dla mnie spokojnie pominąć. Uważam, że absolutnie znacznie więcej czasu powinno być przeznaczone na obliczenia procentowe, bo tak naprawdę z tym mamy do czynienia na co dzień. Czy mówimy o kredycie, czy mówimy chociażby w sklepie o obniżce ceny. Piszą nam obniżka o 50%. Jeszcze patrzę, jak jest napisana reklama obniżka
obniżka do 50%, ale jak jest konkretnie obniżka o 50%, no to spodziewałabym się, że cena powinna być na pół podzielona, czyli jeżeli na przykład towar kosztował 200 zł, to po obniżce o 50% powinien być 100 zł, powinien kosztować. A w momencie, gdy nie mam takiej sprawności, nie mam wyobrażenia sobie, o co chodzi z tymi procentami tak naprawdę, że to jest jakaś część całości, to skoro mi to nic nie mówi, no to jak mi zrobią z 200 180, no to właściwie no było o 50%, ale nie czuję, czy to jest dobrze, czy źle, czy mnie oszukują, czy mnie nie oszukują. Także znacznie większy nacisk na rachunki procentowe. Matematyka praktyczna, czyli także na matematyce, bo dawniej na podstawach przedsiębiorczości wiem, że rozwiązywało się, prawda, zadania, tematy były dotyczące obliczeń podatkowych, coś takiego, prawda, też by się mogło było wpleść na matematyce, czyli jeżeli na przykład towar kupuję w hurtowni, to jakie marże muszę wziąć pod uwagę, jak procentowo, od czego brać procent, ten początkowy, żeby doliczyć do ceny, za którą na przykład towar chciałabym sprzedać, żeby mieć z tego jakikolwiek zysk po opłaceniu czynszu za wynajem lokalu, po zapłaceniu pensji pracownikom, ZUS-u i takich innych rzeczy, które biorą udział w cenie danego towaru. A druga taka partia materiału, też dla mnie bardzo praktyczna, to jest planimetria, czyli geometria płaska. A mianowicie jak idę do Castoramy, do Intermarché, cokolwiek, akurat Castorama mi przyszła do głowy i chcę pomalować pokój, mniej więcej chcę wiedzieć, ile farby powinnam kupić, albo jeżeli zlecam to firmie wykonującej, to czy firma mnie nie oszuka, że kupi mi 50 puszek farby i powie, że wszystkie mi są potrzebne, czy na przykład mniej więcej będę wiedziała, że mam kupić 10-15 puszek, to góra, jeszcze na różne poprawki, prawda? W związku z tym takie obliczenia, taka matematyka, która znajduje bezpośrednie zastosowanie w życiu, tego mi bardzo brakuje, żeby na nią było więcej czasu.